Witaj na kanale rockday.pl. Wojtek, czyli ja, serdecznie witam. Magiczne trójkąty to jest takie określenie, czasem spotykane, ja to też tak trochę określam, na poradzenie sobie z dźwiękami na gryfie. Magiczne trójkąty. O co tutaj chodzi? Tutaj chodzi przede wszystkim o to, że w zapełnieniu dźwięków na gryfie, których mamy troszeczkę, bo przynajmniej większość osób, którzy mają elektryczną gitarę, ma sporo progów, bo do 12 progu mamy 12, 6 strun po 12 dźwięków, czyli od zerowej struny, czyli na przykład najgrubsza struna ma dźwięk E, do na 12 progu też jest dźwięk E, czyli mamy odległość oktawy. Dobra, to jest troszeczkę może trochę zaawansowane. Większość osób też ma 24 progi, czyli 24 progi razy 6 strun to jest troszeczkę dużo dźwięków. Wszystko jedno, czy oktawy, nie oktawy, nieistotne. W każdym razie mamy ilość progów razy 6 strun, czy jak tu ja mam 7 strun, nieważne. Myślimy o 6 strunach. No i teraz jest powiedziane tak, jeżeli chcesz faktycznie improwizować, tworzyć muzykę, musisz znać wszystkie dźwięki na gryfie. To nie jest tak, że znam tylko power chordy, 2. Czy 4 i będziesz cisnąć. No nie do końca, żeby faktycznie tworzyć muzykę, trzeba znać wszystkie dźwięki, mieć obcykane, gdzie każdy dźwięk jest, bo jeżeli mówimy o skalach, zacząłem już mówić o pentatonicznej, chromatycznej, durowej i tak dalej, o tych skalach różnych, to i mówiłem też o dźwięku tonicznym, czyli dźwięku głównym, na przykład dźwięk toniczny A, skala A dur na przykład, to musimy wiedzieć, gdzie ten dźwięk A jest, żeby po prostu stworzyć tą skalę z określonych stopni. Ona jest zbudowana, prawda? Więc teraz tak, magiczne trójkąty. Dla mnie to jest bardzo pomocna rzecz w nauce gryfu. Przede wszystkim dlatego, że dźwięk, szukany dźwięk, na przykład dźwięk, weźmy na ten przykład dźwięk A. Dźwięk A na najgrubszej strunie jest na 5 progu. Na piątej strunie. Dźwięk, jeszcze raz. Dźwięk A jest na 5 progu, na strunie najgrubszej, 6. I teraz tak, zależy nam, żeby znaleźć też ten dźwięk A. Dobrze, mogę zagrać tutaj skalę A-dur od tego dźwięku. Teraz chciałbym znaleźć ten dźwięk A w innym miejscu. Czyli na przykład dźwięk A jest na strunie trzeciej na 2 progu. Czyli teraz mamy tak. Najgrubsza na 5, trzecia na 2. Mamy odległość tutaj 2 pustych progów. Teraz na przykład ten dźwięk A też jest na strunie D, czyli na strunie czwartej, na progu siódmym. Czyli mamy raz, dwa, trzy. Czyli tutaj już się nam tworzy taki trójkąt na tych trzech strunach. Mam nadzieję, że to było w miarę, zasługuje jakoś zagrać to tak, żeby było tak. 5 próg, 2, 7. Czyli spoko. Tutaj kluczowym elementem jest ten element, żeby nauczyć się wyłapywać. Jeżeli znajdę dźwięk właśnie ten poszukiwany, albo na przykład, dobra, niech będzie to dźwięk C. To muszę wiedzieć, że dźwięk C jest bezpośrednio dwie struny w dół, ale też 2 progi w dół i wtedy mam dźwięk ten sam. Ale dźwięk C też możemy właśnie złapać, jeżeli tu mam dźwięk C na 8 progu, to tutaj będzie na strunie trzeciej na 5, czyli wyjściowy dźwięk jest na 8, 7, 6, 5, czyli
można powiedzieć raz, dwa, trzy progi w dół na trzeciej strunie. No i to jest pierwszy trójkąt, dość taki rozległy, rozciągnięty. Drugi trójkąt to byłby na przykład taki, że na najgrubszej strunie, na piątym progu jest dźwięk A, na najcieńszej strunie, na piątym progu też jest dźwięk A. I pamiętacie, to był dwie struny w dół i dwa progi do góry, był też dźwięk A. Czyli mamy piąty próg na najgrubszej, siódmy na strunie czwartej i piąty próg na najcieńszej. Ok, to jest drugi trójkąt. Trzeci trójkąt też byłby z tego wyciągnięty. Mamy piąty próg, najgrubsza i najcieńsza i z kolei drugi próg, struna trzecia. Oczywiście tych trójkątów możemy mieć więcej. Na przykład wyszukujemy sobie, dajmy na to znowu tego dźwięku A. Dźwięk A jest na strunie trzeciej na 14 progu. No to dźwięk A też jest na drugiej strunie na 10. I teraz mogę znaleźć też dźwięk A na piątej strunie na 12 progu, czyli mamy kolejny trójkąt. 12, 10, 14. Z kolei mogę znowu ten dźwięk A na 14 progu na strunie trzeciej. No, na 17 na strunie pierwszej. Mogę też znaleźć go na 17 na strunie najgrubszej, czyli ten trójkąt, co tu już robiliśmy, ewentualnie w innym miejscu. Ale tak, można też powiedzieć, no dobra, pierniczysz tutaj o różnych takich bajerach, że progi i tak dalej, ale z drugiej strony tutaj nie zbliża mnie to nauczenia się gryfu. No, muszę niestety powiedzieć, że zbliża, ponieważ możemy zrobić takie ćwiczenia, że powiedzmy zadajemy sobie dźwięk C, wyszukujemy go za pomocą tych wskazówek, co pokazywałem, czyli żeby znaleźć trzy dźwięki C. Później bierzemy dźwięk cis, wyszukujemy go za pomocą tych trzech trójkątów D, dis, E, F, fis, G, gis, A, ais, B, C. Czyli twoim zadaniem byłoby wyszukać te wszystkie trójkąty, o których mówiłem, idąc po kolei według skali chromatycznej od dźwięku na przykład C o pół ton do góry. To będzie dość łatwe zadanie, ponieważ my się przesuwamy, jeżeli C jest na trzecim progu, no to cis będzie na czwartym i tak dalej. Czyli te trójkąty będziemy wyłapywali cały schemat trójkątowy po prostu o pół ton do góry, ewentualnie o pół ton w dół na gryfie. Czyli zaczniemy zapełniać gryf, jak na to nie patrzeć, zaczniemy zapełniać gryf dźwiękami, ale też, co tu chciałem powiedzieć, bo chciałem też jeszcze dodać dwie rzeczy. Ale pomyślałem sobie jeszcze to, żeby sobie zapamiętać, na których progach są kropki. I wtedy przy danej kropce zapamiętywać dźwięki najlepiej. To jest też taki sposób. Czyli na przykład C jest przy pierwszej kropce C, ale co prawda na piątej strunie, czyli na strunie tej strunie A. Ale dobra, chodzi mi też jeszcze właśnie o to, co już powiedziałem wcześniej, że jeżeli znajdujemy ten dźwięk C, no i na przykład chcemy zagrać pentatonikę od dźwięku C, według tego trójkąta jak najbardziej możemy sobie to wyszukiwać. Czyli on to już nam ściśle pokazuje, dzięki trójkątom, ściśle nam pokazuje, gdzie możemy rozpocząć, gdzie jest ten dźwięk toniczny w skali, którą chcemy grać. Oczywiście trzeba znać kolejne dźwięki z tej skali, żeby ją zagrać, prawda? Jeżeli mamy pentatonikę C,
jeżeli zagram w innym miejscu według tego trójkąta? To musimy wiedzieć gdzie. Albo na przykład tu. Bardzo istotne, że teraz możemy dzięki tym trójkątom wynajdywać dźwięki toniczne i od nich wyprowadzać skalę. W każdym razie myślę, że to jest jasne i nie będę zajął przedłużać filmiku. Spróbuj ogarnąć, tak jak mówiłem, wszystkie po kolei dźwięki ze skali chromatycznej według tych trójkątów. Wyszukać sobie drugie ćwiczenie, wyszukać sobie rodzaje tych trójkątów. Od której struny mam jeden trójkąt, drugi, trzeci, czwarty, kilka ich będzie. To oczywiście napisz w komentarzu, ile tych trójkątów znalazłeś i znalazłaś. To byłoby bardzo fajnie. No i oczywiście jakieś sugestie w komentarzu bardzo mile i serdecznie zachęcam. Zachęcam też do zasubskrybowania kanału i w ogóle dania dzwoneczka i łapki w górę i wszystko. Także dzięki za oglądanie. Do zobaczenia.